Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy pracę przy Suzuki Samurai. Co prawda budowa dosyć mocno kradnie mi te resztki wolnego czasu, ale i na przyjemności trzeba również znaleźć czas. W tej chwili poprzepuszczam te gwinty narzynką, żeby je troszkę zregenerować, troszkę oczyścić. Na pewno montaż będzie dużo łatwiejszy, przyjemniejszy, jeżeli te nakrętki będą się nakręcać bez większych oporów, przynajmniej w tej początkowej fazie przykręcania, no bo potem wiadomo, trzeba dokręcić wszystko kluczem, ale usunięcie, oczyszczenie tego gwintu z tych wszystkich zabrudzeń, farb, konserwacji, no i przede wszystkim korozji na pewno przyczyni się do szybszego i łatwiejszego montażu tych resorów. Cybanty są stare, nie wymieniam ich, nie widzę potrzeby na chwilę obecną, natomiast jeżeli będzie gruntowna odbudowa tego pojazdu, no to wtedy może faktycznie się o to pokusimy. No, wszystko się fajnie nakręca w palcach. Mogłem pomyśleć o nowych nakrętkach, ale w sumie im też tu w zasadzie nic nie brakuje, także myślę, że mogą pójść stare, a dopiero, tak jak mówię, w momencie, kiedy będzie odbudowa gruntowna tego pojazdu, to zobaczymy, a może wlecą sprężyny. Namawiacie mnie do sprężyn, mówicie, że wymiana na resory bez sensu, lepiej sprężyny. No tak, macie troszkę w tym prawdy, racji, ale kiedy ja mam to zrobić, słuchajcie? Na chwilę obecną najlepsza dla mnie jest wymiana na sprężyny, na resory, resory na resory, czyli wymiana, która ingeruje, znaczy nie ingeruje, tylko absorbuje najmniej mojego wolnego czasu, bo jest to tylko na zasadzie odkręć, przykręć, chociaż i tak po drodze trafiają się niespodzianki, ale wyobraźcie sobie, co by tu była za rzeźnia, gdybym musiał to przerabiać na sprężyny. Dodatkowo rama wymaga spawania. Także no nie, to na pewno nie jest ten etap, żeby to auto wymieniać sprężyny, znaczy montować w nim sprężyny, ale nie mówię, że nie, może kiedyś. Mogło to być nieopłacalne, gdybym musiał kupić nowy zestaw resorów, który kosztuje bagatela w granicach 5000, jakiś zestawik rozsądny, nawet do 7000 dochodzą ceny zestawów już takich z amortyzatorami, z odbojami i no, taki kompletny zestaw, no to wtedy dawać 5 czy 7 tysięcy za resory faktycznie opłaca się lepiej chyba przeróbka na sprężyny, nie? Natomiast jeżeli kupiłem resory za ułamek tej ceny używane, no to wtedy ta ekonomia troszkę inaczej wygląda, nie? Bo w każdej chwili, kiedy się zdecyduje na wymianę na sprężyny, to te resory, pod warunkiem, że ich nie połamie, a zakładam, że nie połamie, bo to są resory w miarę świeże, to zawsze je sprzedam za to, co dałem, nie? Także zawsze mam odzysk tej kasy włożonej, więc no i bez strat, nie? Bez strat, bo zawsze za te 1000, powiedzmy 1000 parę złotych jestem w stanie ten zestaw, który teraz montuję, sprzedać kolejny raz nowemu nabywcy. Przydałaby się taka oprawka, która by pozwoliła na gwintowanie właśnie cybantów. Taka nasadka rurowa, no ale nie mam nic takiego. Ale to też jakoś bez większego oporu idzie, nie? To znaczy, no czuć, że jednak opór stawia, ale nie na tyle duży, jak podczas na przykład nacinania nowego gwintu, prawda? Także radzimy sobie bez problemów. Ok, kolejny cybant gotowy. No i teraz już chyba przystąpimy do montażu resorów. Zastanawiam się, co z amortyzatorem, bo on będzie za krótki. I czy go odkręcić teraz, czy go jednak zostawić i łudzić się, że może jednak będzie? On wymaga wymiany i będzie wymieniony, ale jeszcze nie ryzykowałem zakupu resorów tych amortyzatorów innych z tego względu, że chcę to pomierzyć. Chcę złożyć bez amortyzatorów samochód, zmierzyć długości, zobaczyć faktycznie ile ten amortyzator musi być dłuższy, bo będę wymieniał amortyzatory, ale nie na takie dedykowane, fabryczne, czy tam powiedzmy tuningowe, tylko będę dobierał te amortyzatory od innych samochodów, żeby się zgadzał montaż i żeby była odpowiednia długość. Mam listę, którą zdobyłem od chłopaków z grupy Samuraja, którzy już temat przerabiali wielokrotnie i doskonale wiedzą, które amortyzatory od którego samochodu pasują idealnie do Samuraja. I kupić je można również za ułamek ceny, bo tuningowy amortyzator to jest koszt około 400 zł, a stawiam, że taki amortyzator można kupić za 60, 80, może stówkę, nie? Max. Dobra, kupiony jest smar. Kupione są wszystkie śruby i podkładki. Wszystko będzie złożone na nowych śrubach w klasie, śruby w klasie 8.8, czyli takie jak w oryginale. To wszystko złożymy na smarze po to... Aha, teraz tak, ten smar może być niewłaściwy dla poliuretanu. Może wejść w reakcję. Powinienem chyba kupić jakiś smar taki silikonowy, tak? No właśnie, nie przemyślałem tego, ale dobra, słuchajcie, damy na tyle mało tego smaru, żeby on pracował tylko w tulejce i żeby nie wypływał tutaj na zewnątrz. No, tak zrobimy. Tak zrobimy. No i śruby, nakrętki, podkładki, to wszystko, żeby można było złożyć, bo tak jak pamiętacie, stare śruby ścinałem, zresztą stare śruby nie mam ochoty za 20 zł zapłaciłem, 20 zł zapłaciłem za nowe śruby w klasie 8.8, nie mam zamiaru i ochoty składać to na starych śrubach, po prostu nie mam ochoty. Dobra, jeszcze jedna rzecz jest taka, że przetestujemy od razu przy tej pracy ten halogen. Zobaczymy jak on się sprawdzi, jak on świeci. No kurczę, wygląda fajnie lampka. Wygląda fajnie, zobaczymy jak będzie świecić. No daje. Rewelacja. Takie maleństwo, popatrzcie jak świeci. Naprawdę rewelacja. Ciekawe jak ze zużyciem baterii. Dobra, wlatujemy z resorami. Tu jest strona podwieszak, tu jest przód resoru, czyli on idzie w ten sposób. No nie jest lekko. Powiem wam, że nie jest lekko. Tak jak mówię, posmarujemy tu gdzie chodzi w tulei metalowej. Zawsze będzie mniejsze ryzyko, że to zawieszenie będzie skrzypiało. Chociaż pewnie będzie, bo resory mają to do siebie, że skrzypią. Ale myślę, że każdy późniejszy demontaż będzie już łatwiejszy. Nie przykręcam jeszcze nakrętek, bo jeszcze może się okazać, że będziemy musieli coś tutaj zdemontować, czy jeszcze wykręcić, a Kupiłem nakrętki samokontrujące. One mają to do siebie, że nie powinno się ich używać drugi raz. Czyli jak wkręcimy raz, to można powiedzieć, że ona jest jednorazówka, że drugi raz już nie powinno się jej wkręcać. Oczywiście ona dalej spełnia jakieś tam swoje warunki zwiększonego oporu podczas odkręcania, ale to już nie jest to. Dobra, no to teraz jeszcze wieszaki. Wieszaki mam. Gdzie ja mam wieszaki? Tutaj mam wieszaki. To jest na pewno ten wieszak. I ten. Tu jest blacha do niego. Okej. Troszkę mam bałagan. Trochę jest bałagan. Lubię stół zawsze mieć pusty, wolny, tak żeby można było coś odłożyć. W tej chwili jest to nie do przyjęcia to, co jest. No ale trudno, ale trudno. One są symetryczne. Nie są. Nie są symetryczne. Przednie są inne. I teraz tak, jak on szedł? Czy on szedł tak? Czy on szedł tak? Zobaczmy na resorze, jak się to ma. No bo SK jest, czy tak, to ona jest dobrze, nie? Ale jak to szło? Czy to szło tak? Czy to szło odwrotnie? Patrzcie, jakie są śruby, w jakim stanie. Masakra, nie? Normalnie zgnita śruba, aż miło. I teraz jak to mogło iść? Na pewno mogło to iść tak. A czy to mogło iść tak? Też mogło. Teraz jak się to mieści na ramię? To wszystko teraz będzie... Wszystko teraz się samo się wyjaśni. Dobra, wszystko jasne. W ten sposób idziemy. Czyli ta blacha z przesunięciem do dołu. Wszystko już się robi jasne. No, tego się obawiałem właśnie, że te śruby będą za długie. Ale lepsza śruba dłuższa niż za krótka, nie? Teraz tak. Podkładka. Ta śruba wchodzi tu. Ona tutaj nie będzie za krótka. No i teraz tak, pasuje tą śrubę chyba skrócić. Chociaż może nie, jeżeli damy podkładki, to może nie będzie za... No już jesteśmy za wysoko. Nie, nie będzie za... Nie będzie ta śruba za długa. Z tym, że jedno ale. Nie wskazane jest też, żeby śruby były za długie. Żeby wystawał gwint, bo on koroduje i potem jest problem odkręcić. A jeżeli dużo gwintu wystaje i on skoroduje, to bardzo dużo musimy kręcić nakrętkę, a szczególnie tutaj, gdzie jest bardzo trudny dostęp, to nie jest zbyt rozsądne dawać zbyt długą śrubę. Ok, mamy śrubkę przyciętą. Jeszcze ją troszkę szlifniemy. No, tam pomieszczenie, które widzicie z boku, powoli zaczyna fajnie wyglądać. Jest to pomieszczenie, aha, to nie jest ten skok gwintu. To jest pomieszczenie, które zaadoptowałem pod maszyny typu frezarka, tokarka. Trafiła tam też również szlifierka taśmowa. No i teraz jest ekstra. Leci druga część wieszaka. Dobra. I teraz pasuje jeszcze włożyć pomiędzy to tą wkładkę. Nie wiem, czy wy coś widzicie tutaj. Ja sam mam małe problemy z tym, żeby tutaj do tego się dostać, bo cały czas mam świadomość, że kamera jest na czole i nie mogę nigdzie głowy włożyć, bo kamera. Także jest to troszkę utrudniona ta praca. Nakrętki również wjeżdżają nowe, samokontry, jak wam mówiłem. I powiem wam tak, zawsze miałem taką zasadę, że kupowałem tego więcej, dużo więcej, tak żeby zawsze zostawało na warsztacie, bo zawsze się przyda. I trochę się oduczyłem tej zasady, bo efekt jest taki, że mam mnóstwo śrub, które nie używam. One leżą. Fakt. Fajnie jest, gdy nagle jest coś potrzebne, sięgam po nią, ale te śruby zawsze są każda z innej parafii, każda inna długość. Ciężko jest jakiś komplet sensowny złożyć, skompletować. I zazwyczaj się kończy na tym, że jadę do sklepu, kupuję nowy zestaw śrub. I widzę, że nie ma sensu takie chomikowanie, kupowanie na zapas śrub, bo potem i tak się okazuje, że te śruby są niepotrzebne. Oczywiście wlatuje nowy odbój, bo starych odbojów nie było w ogóle, były pourywane, zostały tylko te blaszki. Mam nadzieję, że polska produkcja będzie troszkę lepsza od tych fabrycznych. Podejrzewam, że to były fabryczne. Takie mam wrażenie. Ten odbój jest dłuższy, widzicie? On jest dużo dłuższy od oryginału. Z tego względu, że resory również są liftujące, no i wieszaki są dłuższe. No, wieszaki będą dłuższe. Zaraz zmierzymy, ile dłuższe są wieszaki. Ale tak to mniej więcej się przedstawia. Jeszcze potrzebujemy ten element. Wszystko mocno zgnite, znaczy w sensie, że skorodowane, bo to jest grube, to nie przegnije chyba nigdy, nie? To jest grube, ale od razu przegwintujemy tą śrubę pod amortyzator. Psikniemy czymś. Nie wracamy, wióra nie łamiemy, bo tu wióra nie ma. Tu my tylko czyścimy istniejący gwint, a więc nie ma potrzeby. Mówię o tym, żebyście mi pisali, żeby nie było za chwilę, że niewłaściwie to robisz, trzeba wracać, łamać wiór i tak dalej. Nie trzeba. W tym przypadku nie trzeba. To nam idzie w ten sposób. Od spodu. No i oczywiście idą cybanty. Dobra, wlatują cybanty. Martwi mnie, wiecie co? Że mocowanie, to siodełko na moście, które siada na resor, jest na tyle mocno ugnite, że wymaga spawania, wymaga wymiany po prostu. To siodełko tu, które jest integralną częścią mostu, to jest rzecz, którą nigdy w życiu nie spawałem. To jest rzecz, która nie sądziłem, że kiedyś może wymagać spawania. Że może kiedyś to zwyczajnie zardzewieć. No jestem po prostu w szoku, że takie rzeczy korodują. Znaczy, to, że korodują, to jest normalne. ale że one nie wytrzymują próby czasu, nie? W głównej mierze o to mi chodzi. Na razie daję bez podkładek, żeby tylko chwycić. O, jedna nakrętka już odpadła. Dobra. No dobra, jest złapane. I teraz tylko, żeby się udało, to przykręcić. To będzie dobrze. Celowo to robię teraz ręcznie kluczem, żeby mieć kontrolę nad tym, jak się to dokręca. Nie robię tego udarem. Nie ma tu miejsca również na podkładkę na chwilę obecną. Liczę, że po dokręceniu to wszystko tak siądzie, że będę w stanie włożyć i podkładki. Widzę, że chyba będzie ok, bo most jeszcze idealnie nie siadł na resorze. Także jest szansa, że będzie ok. Może jednak, słuchajcie, może jednak ułatwimy sobie tą pracę. Zastosowalibyśmy tam 17. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Mówiłem wam, że kiedyś robiłem zapasy śrub, kupowałem zawsze ich więcej, a dzisiaj już tak nie robię. No i dobrze, że kiedyś tak robiłem, bo potrzebuję w tej chwili podkładkę sprężynową 12 i wiem, że ją mam tutaj. Wiem, że mogę po nią przyjść i ona tu na mnie czeka. Na warsztacie cieplutko. Ile stopni? Na warsztacie jest 15 stopni. Klimatyzacja chodzi gdzieś tak od 7 rano i miesza tu tym powietrzem. I powiem wam szczerze, że sprawdza się. Co prawda budynek jeszcze jest nieocieplony, wymaga mnóstwo jeszcze pracy, a więc przy takich mrozach minus 10 są problemy pewne, ale nie marznę. Zawsze można chodzić w polarze, chociaż już teraz zaczynam myśleć, czy faktycznie polara nie zrzucić, bo robi się gorąco. Mamy podkładeczkę. Smar z boku samochodu stoi. Nie kładziemy go nigdy pod samochodem, bo wszystko co spadnie było to z auta, mamy potem w smarze. A nieraz widzę na zdjęciach, że ktoś tak robi, że smar leży pod autem. Dobra. Przykręcamy z powrotem cybant. Nie udało się od razu podkładek podłożyć, ale teraz odkręcamy po jednej. I uzupełniamy te braki. Wszystko ładnie się schodzi. Oby się tylko nic nie urwało. Cybanty są raczej z materiału, który jednak daje nam to bezpieczeństwo do kręcania. Dobra. Myślę, że po jednej jeździe będzie jeszcze można wrócić do kręcania, bo to wszystko się ułoży, ale resor siedzi ładnie, tu siadł, widzicie, na tym siodełku, także jest ok. A amortyzator za krótki, jakieś 4 cm 5 na chwilę obecną amortyzator za krótki. Mamy amory, te, które były przy tym zawieszeniu, ale one są jakieś albo oryginały, albo i widzę, że jeszcze jeden jest ugięty. To już w ogóle padaka. Beka, tak aby amortyzatorów nie było. Plany są takie, żeby jutro pojeździć, słuchajcie. No i jeżeli Jeżeli taka będzie ochota bardzo duża, to założę te amory, które są. No zawieszenie po prostu nie będzie pracowało tak jak powinno, nie będzie się to krzyżować aż tak jak powinno. Chociaż przy resorze trudno wymagać jakiegoś rewelacyjnego wykrzyżu. Natomiast jeżeli zadecyduję, że założę te amory i jutro się przejadę, to może się okazać, że uszkodzę amortyzatory, ale żadna strata, bo one są i tak do wymiany i do wyrzucenia, także nic nie tracę. Mam pewne obawy co do tych nakrętek, które kupiłem. Czy one nie powinny tu być z rurką taką przedłużającą? Nie wiem, czy nie będą krótkie szpilki. Kurczę, tego nie przewidziałem. Popatrzcie, ile jest rzeczy takich, które gdzieś tam po drodze dopiero wychodzą. Zaraz się okaże. Jak zwykle padła bateria wtedy, co nie trzeba. W każdym razie możemy mieć problem. Te szpilki będą, znaczy te nakrętki nie będą właściwe. Chociaż... Dobra, resory są założone. Amortyzatory jeszcze wymagają wymiany. Są założone. I przednie są takie na styk, tylne są trochę za krótkie i praktycznie to ustawienie teraz to jest praktycznie skrajne górne, a więc jazda tym samochodem w tej chwili w terenie no może spowodować uszkodzenie amortyzatorów, no trudno, liczę się z tym. Samochód przed modyfikacją miał 156, w tej chwili ma 160, no właśnie 166. Ale ze względu na zbyt krótkie amortyzatory, on miał 169 przy pomiarach przed założeniem tylnych amortyzatorów. Żeby założyć amortyzatory na punkty montażu, musiałem nacisnąć karoserię. No niestety, tak jak mówię, one są za krótkie. Ale zaczyna to fajnie wyglądać. Oczywiście na stan blacharski tego auta nie zwracajcie uwagi, bo karoseria będzie do wymiany, także to jest jakiś tam kolejny etap, który będziemy ogarniać tutaj na warsztacie. Ale żeby się jeszcze tym autem jakiś czas pobawić w terenie, zdecydowałem się na wymianę kół, no i wymianę było nie było resorów. Przede wszystkim po pierwsze resory uległy uszkodzeniu, druga rzecz, samochód był za niski, żeby wrzucić wyższe koła, a zobaczcie jaka jest różnica w kołach. To jest zapas, akurat to on jest jeszcze mniejszy, ale zobaczcie jaka jest różnica w wysokości. No jest różnica, nie? Jest różnica, spora różnica, także no oczywiście tą wartość trzeba podzielić na pół i dopiero połowa tej różnicy to jest wartość, o którą został zwiększony prześwit między główką mostu a podłożem, nie? Ale ogólnie auto też całe poszło w górę. To są opony 235 75 15 i docelowo one będą jeszcze wymienione. Planuję tutaj coś koło 30, max 31 cali. Natomiast to będzie się wiązało jeszcze z kolejną modyfikacją. Będziemy robić tak zwanego body lifta, czyli karoseria będzie podniesiona względem ramy, ale to już chyba zrobimy właśnie na etapie, kiedy to auto będzie odbudowywane. Od początku będzie składana rama na nowo i karoserię, jak już będziemy montować finalnie, to zastosujemy wyższe gumy. Bardzo dobrze, że to auto eksploatuję w takim stanie, jakim jest, bo pomoże mi to w wyborze drogi podczas modyfikacji tego samochodu. Poznam ten samochód, znaczy ja już miałem Samuraja jakiś czas i też sporo nim jeździłem, także mniej więcej samochód znam, ale tak jak mówię, poznam ten samochód, będę wiedział, co chcę w tym samochodzie, jakich modyfikacji chcę dokonać. On nie będzie jeździł na rajdy, on będzie mi służył do weekendowych wycieczek i to wszystko, natomiast będę wiedział, w którą stronę iść i jakich modyfikacji dokonać. No, na pewno będę chciał troszkę zwolnić przełożenia, wrzucić wyciągarkę naprzód, chociaż no, z drugiej strony ta waga tej wyciągarki mnie nie przekonuje, no ale musi być wyciągarka w takim samochodzie. Także no, na pewno jakieś zderzaki dojdą, no i podstawa haki do szarpania, nie? W tej chwili jest troszkę deficyt na to, bo ta rama jest w rozsypce, znaczy ona nie jest zła, no ale wszystkie te końcówki są pognite i nie ma tu się do czego na razie nawiązać. Zderzaki będą robione, prawdopodobnie będzie bagażnik dachowy, oczywiście karoseria będzie z wyższym dachem, ale o tym w późniejszym czasie. Plany są jeszcze takie na wymianę rozrządu, wymianę oleju, poprawienie hamulców, regenerację zacisków hamulcowych przednich. No jest tu sporo do roboty tak od strony mechanicznej. Myślałem, że dzisiaj jeszcze coś dłubniemy, nie? Przynajmniej wymienimy olej. No niestety nie zdążyłem, już jest godzina 17 czy wpół do 18, także już czas najwyższy kończyć tą pracę. W każdym razie, jeżeli chcecie jeszcze takie odcinki, żeby się pokazywały na Stalowym kanale, jak wymiana rozrządu, ustawienie luzów zaworowych, piszcie w komentarzu, jestem ciekawy, czy takie filmy mają sens i czy jesteście nimi zainteresowani. Ja już się z Wami żegnam. Tradycyjnie łapa w górę, subskrypcja i komentarz. Zapraszam serdecznie na grupę facebookową, Instagrama, Giełdę Stalowych. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Cześć!